No, zbiorniczek ciągle przed podmianką. Tu woda ciągle przykryta czeka już od piątku czy soboty, a mamy czwartek. Już miał być prawie tydzień temu podmianka. Się ciągle przeciąga za sprawą kondycji zdrowotnej. A tu woda coraz lepsza. Ładna przejrzystość. Ładne kolorki. Aż się chce patrzeć. Ładne kontrasty. Aż żal się tej wody pozbywać. Aż żal coś w tym zbiorniku mieszać, bo jak zamoczę łapska, no to zaraz się zamuli. Przejrzystość spadnie, zapyli i już nie będzie tak ładnie. Aż się nie chce moczyć łapek. No ale co zrobić? Trzeba będzie. Bo rybkom się to należy. No to taka krótka notka chwilowej słabości podczas oglądania zbiornika, bo tak jakoś dzisiaj mnie wyjątkowo tymi kolorami, tą klarownością zachwycił i przykuł uwagę. No i jakoś tak spontanicznie zachciało mi się też te parę sekund nagrać. Bo zanim to się znowu do takiego stopnia wyklaruje po podmiance, to trzeba będzie chyba troszkę odczekać. To postanowiłem troszeczkę się jak najdłużej nacieszyć pooglądaniem zbiornika, a przy okazji parę chwil też pokazać. Może czyjeś oko też się ucieszy. Dobra, starczy tego spontana, tego zachwycania się nad tym, nad czym tak naprawdę nie ma co za wiele się zachwycać. Ale no, nie wiem, czy ktoś ma czasami takie chwile w ciągu dnia nawet, że spojrzy się na akwarium. I ono jakoś wygląda super. Kolory, kontrast, barwy. A niby lampa świeci cały dzień. No, cały dzień, no załóżmy przez ten cały czas świecenia jako dzień. Cały czas tak samo, ale za 2-3 godziny już oko jednak to akwarium postrzega inaczej. I nie jest to samo. Nie wiem od czego to zależy. Ja u siebie takie momenty łapię. Że nieraz tak się rzuci okiem i oko jest tak jak diamencik, tak jak w tej chwili. Wcześniej niby nie zwracało się na to uwagi,
A potem też to jakoś umyka, ale jest parę chwil takich, że jest jakaś gra świateł, nie wiem, kontrastów, natężeń świateł w pomieszczeniu, za oknem, w akwarium. To wszystko jakoś tak się nieraz układa, że akwarium wygląda wyjątkowo. No i to jest jedna z takich chwil właśnie. Ciekaw jestem, czy macie podobne spostrzeżenia u siebie. Dobra, starczy tego. No hej, do następnego razu.